Mariusz Matrejek, założyciel Global Investor Club, jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Spójrzmy szeroko na możliwości inwestycyjne. Nie da się ukryć, że jest pewien kryzys zaufania obecnie, jeżeli chodzi o rynek kapitałowy, o giełdę. Inwestorzy indywidualni, delikatnie mówiąc, trochę się dystansują, no i też szukają innych możliwości zainwestowania kapitału. Więc takie pytanie otwarte, aczkolwiek wbrew pozorom szczegółowe na początek, w co inwestować? Generalnie należy inwestować w to, co przynosi zyski. Tak? Faktycznie mamy kryzys zaufania, może nie tyle do rynku, co do instytucji, które gdzieś miały tych inwestorów indywidualnych chronić, a no my jako inwestorzy indywidualni nie mamy do końca przekonania, że faktycznie te instytucje zajmują się tym, w co my wierzymy, że się zajmują. Ale w co należy inwestować? Myślę, że na każdym rynku, który jest teraz, możemy zarabiać. Tak? Kwestia jest wiedzy o tym rynku, kwestia jest możliwości, które się pojawiają i tego, w jaki sposób dowozimy tak naprawdę wynik na danym rynku, czy też podmiot, w który zainwestujemy, zespół, w który zainwestujemy, ten wynik dowiezie. Oczywiście mamy kryptowaluty, które no z Polski gdzieś tam wybyły, powiedzmy, tak, na bazie braku poparcia tutaj politycznego. Kwestie regulacyjne, natomiast też są osoby, które cały czas na tym zarabiają. Oczywiście natomiast są. Jest to trochę specjalistyczna wiedza, nie każdy wie, na czym to polega. Ja bym powiedział tak, że każdy rynek wymaga specjalistycznej wiedzy, tak, bo albo inwestujemy pasywnie, bez wiedzy i oddajemy tak naprawdę, przekazujemy nasze pieniądze w ręce kogoś innego i od naszej wiedzy zależy, jakie ponosimy ryzyko, bo być może nie chcemy w ogóle nic wiedzieć, co się z naszymi pieniędzmi dzieje. I wtedy też zarabiają pośrednicy. Najczęściej. Znaczy musimy powiedzieć, że pośrednicy też muszą zarabiać. Tak? To każdy na tym rynku musi zarobić. Wtedy ten inwestor, który ma kapitał na końcu, też jest w stanie zarobić. Natomiast oczywiście każdy rynek wymaga specjalistycznej wiedzy. Są rynki, które są rynkami nowymi, niszowymi, tak bym nazwał właśnie kryptowaluty, czy w ogóle rynek, ten segment blockchain. Są też rynki te bardziej tradycyjne, czy to sama giełda papierów wartościowych, tak, czy też nieruchomości, no, które już od, w zasadzie oba te rynki istnieją wiele tysięcy lat. Ale to nie wszystko. Nie wszystko, oczywiście. No, mamy też cały rynek startupów. W tej chwili one się podzieliły już na dwie grupy, na powiedzmy startupy, które mogą pochwalić się jakimś wynikiem, są bardziej na etapie skalowania i też te startupy, które gdzieś tam są na etapie powiedzmy jeszcze pomysłu, szukania swojego modelu biznesowego, może bardziej ryzykowne. I tutaj też widzimy, że ten rynek się dosyć mocno rozwija, także ze wsparciem no, pieniędzy instytucjonalnych, pieniędzy też z państwa. Tak? To może teraz zatrzymajmy się na moment przy nieruchomościach, bo mogłoby się wydawać, że to jest ten sektor i ten rynek, który jest najbezpieczniejszy, czyli jeżeli inwestujemy, mamy jakiś konkret, jakąś nieruchomość, że co by się nie działo na rynku, to nie zostajemy z niczym. Czy faktycznie tak jest? Na pewno jest takie skojarzenie, że ponieważ nieruchomość jest czymś fizycznym, do tego mamy prawo opisane w księdze wieczystej, to nawet jeżeli w coś zainwestujemy, to nie wyjdzie, no to gdzieś powiedzmy mamy tą nieruchomość, z którą coś możemy zrobić. I faktycznie jest ten rynek bardziej poznany. Każdy z nas miał do czynienia w jakiś sposób nieruchomościami, czy to mieszkał, czy posiadał działkę, więc uznajemy, że ten rynek jest łatwiejszy do zrozumienia. Czy jest on bezpieczny? Generalnie tak, jeżeli powtarzamy takie scenariusze, które powtarzają z nami kilkanaście tysięcy innych inwestorów, czyli obracamy na przykład mieszkaniami do remontu, wynajmujemy, teraz jest ostatnio modny najem krótkoterminowy, czy też wynajem na pokoje, ale możemy zająć się równie dobrze deweloperką, czy też obrotem na przykład hipotekami, które są na nieruchomościach, bo pamiętajmy, że nieruchomość to nie jest tylko część fizyczna, ale też ta część prawna. Tak? Coraz bardziej rozwija się też ten sektor kondo hoteli, apart hoteli. Jak to funkcjonuje? Czy warto się tym zainteresować? Dużo teraz na ten temat słyszymy, ale mimo, że to jest stosunkowo młoda gałąź rynku, to już są też pewne wtopy. Być może one też wynikają z tego, że to jest właśnie ta młoda gałąź rynku i powiedziałbym, że w zasadzie ryzyka na rynku kondo hoteli w Polsce biorą się z tego, że to jest młoda dziedzina. Jeżeli będziemy mieli do czynienia już z operatorami, z deweloperami, którzy mają doświadczenie w tej dziedzinie, to ryzyko gwałtownie nam spadnie, dlatego że kondo, czy też apart hotel, tak, czyli w zależności czy mamy pokój hotelowy, czy mieszkanie, polega na tym, że jest to inwestycja zarządzana przez kogoś, czyli z perspektywy inwestora, który na przykład chce być inwestorem pasywnym, bo pracuje w korporacji albo jego
głównym zajęciem jest prowadzenie jakiejś innej firmy, jest to dosyć atrakcyjne. Natomiast partner, w którego zainwestujemy, bo to niekoniecznie inwestujemy w cegłę, w beton, który tam jest, tylko inwestujemy w partnera, który będzie potem tą nieruchomością operował. Jeżeli będziemy mieli tego partnera dobrego, to inwestycja jak najbardziej będzie trzymać stałą rentowność i tutaj jest właśnie fajne w nieruchomościach, że możemy liczyć na tą stałą, przewidywalną i wyższą niż lokaty rentowność na rynku. Natomiast no, jeżeli mamy partnera niesprawdzonego, no to jest ryzyko, tak? Czy mu się uda? Co się może wydarzyć? Jakie są rodzaje tego ryzyka? No, ryzyka są takie, że po pierwsze, jeżeli zainwestujemy, to mamy ryzyko dewelopera, tak? Czyli deweloper może gdzieś nam na jakiejś drodze pomiędzy rozpoczęciem budowy a zakończeniem no, nie doprowadzić projektu do końca, a pamiętajmy, że Condo Hotel zarabia dopiero gdy zostanie oddany, gdy osiągnie odpowiednie obłożenie. I gdy są już pierwsi goście. I gdy są nawet nie pierwsi goście, bo jeszcze przy pierwszych gościach pewnie będzie miał problemy z tym obrotem, no chyba, że mówimy o gwarancji jakiejś niezależnie od obrotu. Tak, ale sporo jest takich ofert, gdzie już konkretny procent jest oferowany. Tak jak najbardziej, bo dla takiego inwestora na rynku kondo bardzo ważna jest stabilność, czyli po prostu inwestuję teraz, ja chcę wiedzieć, czy będę zarabiał 5, 6 czy 7% w ciągu roku i to pozwala mi planować moje finanse. Ten kryzys zaufania, o którym wspomnieliśmy na początku, jest widoczny tak naprawdę nie tylko w otoczeniu giełdowym czy szeroko rozumianego rynku kapitałowego. Czy zauważalny jest również wśród sektora nieruchomości? Na pewno, tak? To znaczy jedną z takich... Rynek nieruchomości to nie jest rynek wolny od afer. Można powiedzieć, że wszędzie, oczywiście, gdzie jest styk biznesu z urzędami, z instytucjami, jest pewna tendencja do tego, żeby obie strony dokonywały czegoś, co jest albo niezgodne z prawem, albo nieetyczne. I mamy przykład w Warszawie całej tej afery reprywatyzacyjnej. W tej chwili jest sporo kamienic, które można bardzo tanio nabyć w Warszawie z potencjalnym problemem. Więc tutaj zarządzanie ryzykiem polega po prostu, żeby tego nie kupować. Ale tak, to nie jest tak, że sam rynek kapitałowy, tak, rządzi się tak swoimi prawami, ale też inne rynki mają swoje problemy. A na czym polega projekt Skarbiec Kamienic? Przejdźmy do niego, skoro już został lekko wywołany. Skarbiec Kamienic. Skarbiec Kamienic to jest taki projekt, który powstał w naszym klubie inwestora, w Global Investor Club, gdzie zrzeszamy ponad 2,5 tysiąca inwestorów na rynku nieruchomości. No i w tej chwili w Polsce mamy taką tendencję do flipowania, tak zwanego flipowania, czyli kupowania nieruchomości w stanie pogorszonym, w stanie zdewastowanym, które nadają się do remontu. Te nieruchomości, najczęściej mieszkania, się remontuje, po czym za znacznie wyższą kwotę się sprzedaje. Daje to całkiem niezły zwrot, bo można zarobić no, powyżej 10% w skali roku na pewno. Rekordziści robią więcej. Natomiast gdzieś spojrzeliśmy w klubie, że no, patrzymy, co się dzieje później. Tak? Jeżeli wszyscy się już zainteresowali flipowaniem, pisze o tym gazeta, mówi o tym telewizja, taksówka zaczyna myśleć, czy nie flipować, to już wiemy, że gdzieś ten rynek się nasycił. My jakiś czas temu spojrzeliśmy na ten problem taki, co się stanie za parę lat, skąd brać te mieszkania do remontu. Stwierdziliśmy, że bardzo fajnie byłoby zająć się całymi budynkami. Problem, który ma inwestor, kupując mieszkanie w zdewastowanym budynku, jest taki, że nawet jeżeli on wyremontuje to pojedyncze mieszkanie, to budynek wciąż jest zdewastowany. Więc my podeszliśmy do tego w sposób inny. Jak można zrobić, żeby kupić całe budynki, które są zdewastowane, wyremontować w nich mieszkania i wyremontować też sam budynek. I to, co robimy w Skarbcu Kamienic, robimy tak, że grupujemy się jako klubowicze, dokonujemy nabycia całego obiektu, gdzie właścicielami każdego lokalu są inwestorzy, powołujemy wspólnotę, uzgadniamy wszystkie kwestie związane z remontami części wspólnych, klatek, wymiany mediów, remontu dachu na przykład, czy też elewacji, a następnie przeprowadzamy i remont części wspólnych, i remonty poszczególnych lokali. I w ten sposób trafia na rynek tak naprawdę piękny obiekt, gdzie mieszkania są albo sprzedawane, albo są wynajmowane, to już zależy od każdego z uczestników tego projektu. I na pewno zależy to od zaufania, którym wzajemnie się darzą. Przed naszym spotkaniem znalazłam taki cytat. Moje najcenniejsze aktywo to relacje, ale bardzo go kiedyś nie doceniałem. Kto to powiedział? Niech zgadę, ja? Brawo! Tak, to się zgadza. Jest coś, znaczy ja powiedzmy uznaję siebie za introwertyka, więc introwertycy z natury nie nawiązują jakichś takich relacji. Jeżeli postawimy dwóch introwertyków na imprezie, to jest możliwe, że oni przez całą imprezę ze sobą nie porozmawiają. Tutaj trzeba przyznać, że każdy biznes dzieje się na bazie jakichś relacji. To nie muszą być relacje, które zaiskrzą tu i teraz i zrobimy interes, sprzedamy coś, kupimy, czy zawiążemy jakąś spółkę.
Natomiast to, że my się znamy, wiemy, co robi druga osoba biznesowo, tak, jakie osiąga wyniki, czy jest dobra, jak sobie radzi też z problemami, bo ja osobiście nie wierzę już w biznesmenów czy w inwestorów, którzy nigdy nie wtopili, tak, zawsze jakieś te problemy nastąpiły i pytanie, jak oni sobie z tymi poradzili. Jeżeli taki track record drugiej osoby mamy, to jesteśmy w stanie robić razem biznes. Pomocny przy takich problemach może być psycholog inwestycyjny. Zdarzyło Ci się z takim spotkać? Oczywiście, regularnie spotykam się z psychologami inwestycyjnymi, oczywiście nie w formie terapii, ale w formie wiedzy, dlatego że problem w inwestowaniu polega na tym, że my przekładamy to, co nam się wydaje, na to, jak powinna wyglądać rzeczywistość, czyli nasze inwestycje. I to jest duże ryzyko dla naszych pieniędzy, a co za tym idzie, dla naszych relacji później rodzinnych czy z partnerami biznesowymi. I dlatego staramy się w klubie zrozumieć, w jaki sposób działają nasze umysły inwestorskie. To nie jest tak, jak wydaje się większości inwestorów, że mamy Excela i z tego Excela nam wszystko wyjdzie i albo jest dobrze, albo jest źle. Jednym z przykładów jest to, że nasz mózg działa w ten sposób, że jeżeli analizujemy ryzyko danej inwestycji, to w sumie nieważne, czy ona jest ryzykowna, czy nie. Ważne, czy ona nam się podoba, czy nie. Bo jeżeli nam się nie podoba, to znajdziemy w analizie ryzyka zawsze takie uzasadnienie, dlaczego ona nam się nie podoba i aha, to jest zła inwestycja, nie wchodzę, jest ryzyko. Natomiast jeżeli ona nam się podoba, tu mamy problem, ponieważ nieważne, co byśmy robili, i tak znajdziemy uzasadnienie, dlaczego to jest dobra inwestycja i powinniśmy w nią zainwestować. Więc psychologowie inwestycyjni mówią w pierwszej kolejności, że to nie inwestor, który wydaje pieniądze, powinien dokonywać analizy ryzyka, ponieważ nasz mózg pracuje w taki, a nie inny sposób. A jakie z Twojego doświadczenia są najczęstsze błędy, które popełniają inwestorzy indywidualni? No takim podstawowym błędem jest właśnie przełożenie własnych marzeń na inwestycje. To jest bardzo niebezpieczne na rynku nieruchomości. Objawia się to na przykład tym, że aranżując mieszkanie dla klienta, czy to na wynajem, czy to na sprzedaż, kierujemy się własnym gustem, a nie tendencją rynkową. Czyli kupujemy to, co nam się podoba, a niekoniecznie to, za co chce płacić rynek. I bardzo często dochodzi po prostu do przepłacenia kosztorysów remontowych. To jest taki jeden z podstawowych błędów. Innym błędem to jest nieznajomość, jak działa system prawny. Tutaj ostatnio nawet takie proste błędy związane z działaniem systemu Sorbnet czy systemu Elixir, gdzie bardzo dużo osób, czytając definicję, jak działa sam system, nie wie, że jeszcze są dwa systemy bankowe po stronie przelewającego i po stronie odbierającego przelew. I to nie jest tak, że ten przelew dojdzie nam praktycznie w 10 czy 15 minut, jeżeli zostanie zlecony o określonej godzinie. Tak? Stąd się bierze sporo nieporozumień, ale to jest taki przykład bankowy. Dużo jest rzeczy związanych z rozumieniem zapisów prawa, czym jest roszczenie na przykład w księdze wieczystej, jak się usuwa hipoteki, ile to trwa, jak funkcjonują banki. Ta edukacja związana z tą wiedzą jest podstawą do tego, żeby takie ryzyka minimalizować, tak? Czyli unikać błędów. Natomiast no, robienie inwestycji, pomimo że się czegoś nie rozumie, jest dużym błędem, ale nie chodzi też o to, żeby robić inwestycje samemu, tak? Tylko żeby rozumieć, w co inwestujemy, jak to funkcjonuje. Jeżeli dojdziemy już do tego, że my to rozumiemy i mamy ludzi, którzy wykonują dla nas rzeczy i oni to też rozumieją albo lepiej rozumieją, to jest super. To w takim razie jak sprawdzić, za co na przykład chce płacić rynek, bo to jest trochę skomplikowane, jeżeli nasza psychika podpowiada nam, że o, mnie się to podoba, dla mnie ta inwestycja jest okej. Okay. No i w takich sytuacjach trochę tracimy czujność. Zgadza się, tak. To jest problem podobania się inwestycji, bo inwestycja przede wszystkim powinna być rentowna. Tak? To jest podstawa, którą powinien kierować się inwestor, a niekoniecznie ładna. Oczywiście, jeżeli mamy misję też, tak jak na przykład w skarbcu, tak? żeby na koniec powstawał produkt, który coś wnosi w krajobraz na przykład, to jest to bardzo dobre. Ale równie dobrze mogłoby być takie, że wymieniamy na przykład tylko piony i tego nie widać, ale funkcjonalnie jest to, podnosi to wartość lokalu. Czy początkujący inwestor także może się do Was zgłosić? Czy zdobędzie wiedzę? Czy przyjmujecie osoby, które już są przez pewien czas na rynku? Może się zgłosić, na pewno dużo zyska, natomiast nie ukrywamy, że nasz klub jest raczej dla inwestorów, którzy już działają na rynku. Staramy się przyjmować do klubu osoby, które inwestują na dowolnym rynku minimum 250 tysięcy złotych rocznie. I to ma prostą przyczynę. Po prostu taka osoba, która już operuje takimi pieniędzmi, ma trochę inne podejście, jeżeli chodzi o sposób myślenia, przetwarzania informacji, podejmowania ryzyka.
Także staramy się bardziej doświadczone osoby dobierać do klubu. A jakie trzeba spełnić warunki? W sumie trzeba po prostu pokazać jakiś track record, że coś się robi i są to kwoty na minimum 250 tysięcy złotych. Przy czym bardzo często, no jeżeli inwestuje się z kimś, kto już jest w klubie, to ten ktoś po prostu poświadcza też, tak? Rekomenduje daną osobę, że warto przyłączyć się do klubu. No i oczywiście cenimy też tą część etyczną, czyli że nikt nie ma zastrzeżeń co do jakiegoś wcześniejszego postępowania tej osoby. I warto także analizować rynek i sprawdzać, co się na nim dzieje. Zawsze. I to właśnie będziemy robić. I serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja również dziękuję.